Kurwa, co? Co to jest za mem? Tylko mam alergię po swojej pysznej zupie. Nie ruszam do przez kropa. Ta zupa była z mlekiem. Na mleko mam alergię. Only OGs remember the fucking original. To były czasy jeszcze przed FIFA 8. Najlepsza FIFA, jaka powstała. Po twojej pysznej zupie. Zapomniałem. A, nie ruszam dupy z klopa. Coś takiego, nie? Ja pierdolę. Szeroki Putin idzie. Zakłada marynarkę. Idzie. Zapina marynarki. Kurwa, te napisy będą lepsze niż cały film, czuję. Patrzy w kamerę. White Putin walking by is in Minecraft. What? Ja pierdolę. I kurwa, to wszystko na notblokach jest grane. Co tu się odkurwia? Czemu kurwa chińskie napisy automatycznie odpaliło? Citroen C5 commercial parody, let's fucking go. What is that? Ha, kurwa. To dobry Citroen. Ja pierdolę. Ktoś podesłał film cały 7-sekundowy, który się nazywa Jasny Chuj. Jasny Chuj. To wykorzystam w jakimś filmie. No ja pierdolę. Oj, 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 oj. Dzieci wesoło, ty biegły ze szkoły. Dave z Ameryki obraża Polaków, o kurwa. Shit. To znaczy, żeby zjeść gówno. A to jest siatka przeciw robaków. W Polsce wy uwielbiacie muchy. To się nazywa walking. Kurwa, nazwisko mam muchę, spierdalaj. Closet. Czy wy macie takie coś w Polsce? Ja nie wiem, też lód. To może, wiem, że w Polsce nie używacie lodu. Nie wiem, boicie się lodu. Polacy się boją zimnych pić. General Motors. General Motors. Czy w Polsce zamiast mówić pizza, to mówicie chleb z serem? Ja nie wiem, co dzieje w Polsce. Nie macie lepszych pomysłów? Co to jest WC? Oni mają to, co lubicie. Co to znaczy WC? Myślicie, że Polska jest religijny kraj? Ja nie wiem, czemu Polacy się boją klimatyzacji. Polacy ogólnie się boją wiatr. Co wy zwariowaliście? Polacy dają swoim dzieciom jakieś takie nudne imię. Ten imię w ogóle nie są oryginalne. Polska przegrała drugą wojnę światową przez to, że Hitler ich zaatakował z wiatrem. Kurwa! O kurwa! Hitler atakował wiatrem, ja pierdolę! Jebany tsunami na Polskę zrzucił! Mieczysław to jest naprawdę zajebiste imię. Polska to jest takie naprawdę... Pewnie sama Mietek na imię i zmienił na Dave, skurwesyn. Biedny kraj. Lewis. Nie ma normalnej wody w Polsce. Heheszki. Czy Polacy się boją moli? Heheszki! Czy Polacy się boją moli? Polacy sobie zwariowaliście? Ale biedny kraj, wstyd. Po prostu wstyd. Kurwa, Dave szalony. Dave z Ameryki obraża ja Polaków. Ja sobie wyobrażam Polaków, to Polska. Betka coś wysłała. Wiem, że w Polsce ogólnie ludzie się boją wiatru. To czemu w Polsce... Kurwa, co masz z tym wiatrem jebanym? Cię selfie, nie możecie wymyślić swoje słowo? Kurwa, patrzcie się na to, wyemigrowałem z tej biednej Polski i kurwa... Nie boję się już wiatru. Uciekajcie z tej Polski, mówię wam. Tam nie macie... Słyszycie to? Wieje. Nie macie tego... Macie to w Polsce? Nie macie wiatru w Polsce. Polsku, a kurwa. No, znaczy tak? Co to w ogóle znaczy? Dużo pijanych facetów było na ulicy w Polsce. Ale okropny kraj. I zawsze boję się, żeby jeździć z Polakami. Ludzie w Polsce mają problemy z alkoholem. Co z wami jest nie tak? Kurwa. Jak wy tak możecie żyć? Ja nie wiem, Polacy po prostu są chorzy. Kurwa, bo cię je... Jak się mówi small talk po polsku? Co by było znać? Kurwa. Ja myślę, każdy Polak ma na imię Tomek. Co wy tam mówicie w Polsce? Wasze życie to się... To nic nie znaczy po prostu. Ale wiecie co jest najzabawniejsze w tym wszystkim? W sensie on mówi to w taki sposób, ponieważ po angielsku to by miało sens. Na zasadzie nie wiem co ty mówisz, jak wy to mówicie w Polsce, nie? Bo po angielsku miałoby to o wiele większy sens i nie brzmiałoby tak ignorancko jak w języku polskim. Ale z racji, że chłop mieszka za granicą pewnie już tyle lat, to kurwa to jest wiecie, totalnie tak jakby... Ma to zły wydźwięk po prostu. Polacy uwielbiają gadać o chuja. Czemu?
Nie macie lepszych pomysłów? Co, wy jesteście karabinem? Co, wy zwariowaliście? I tak sobie wyobrażam Polaków. Idioci w Polsce. Możecie całować mój pierścionek. Wy, jak wy tak lubicie w Polsce, to możemy tak zrobić. Co, ty jesteś na motocyklu? Coś tam dzieje w Polsce? Co za dziwacy. Szatan zje twoją duszę. Co, jesteś małpą? Tak Polacy po prostu wyglądają. Taki wasz wygląd jest! Dave z Ameryki nie wytrzyma. Pierdolcie się, wy jebani komuniści. Leafy lubi to. Co wy macie z tymi jebanymi kokrołczami? Co jest z wami nie tak? Chemia nowej ery, ale prowadzący przychodzi załamanie nerwowe. Look out. I think moto I still narcytnem. Ja pierdolę. Spalanie. Snoop Dogg Intensifies. Drobno potrzebne są węgiel. Nice. Węgiel. Dobra, nie, dość. O kurwa. Tul Sanjaya. Zapierdala. Nienawidzę was, chat. Czekajcie tej nuty, jest naprawdę dobra. Ja pierdolę. Daj mi ten wiatr. W Polsce wiatru nie ma, tutaj wiatr przynajmniej mam. Laj, 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 laj. Ja pierdolę, nie! Laj, 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 laj. Laj, 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 laj. Jestem tego pewny. W głębi duszy o tym wiem, że się go poskromię. W rundzie tego zabiję, ale jestem pewny. W głębi duszy o tym wiem. Dzisiaj wieży bronimy, zdefujemy. Wszyscy musimy ją tym defować. I powiedz, ile damage'owali. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął. Czy w dżungli, czy gdzieś indziej. Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś. Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś. Co z dykcja? Nie no, ja widzę potencjał, ale to był w 2015. Ja chcę wiedzieć, co się z chłopem dzieje teraz. Dziś nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo ta nasza Polska śmierdzi. I wiatru tam nie ma, najważniejsze. Jebiem Intensifies. Dzień dobry. Prawda, bo jeśli spojrzymy na skład tego sosu, to tutaj mamy trutkę na szczurę. I to jest rzeczywiście coś, co się daje wiedzieć. O, Dave obraża Amerykanów. Te, patrzcie ten, co dwulicowiec. Aj, czy pies? W Stanach to ogólnie nie zdejmujemy butów, jak idziemy do kogoś do domu. Ogólnie to jedzenie tutaj w Stanach jest paskudne. Nie szanujemy tego słońca. W Ameryce to jedzenie jest takie sztuczne. W Stanach to się nie chodzi, nikt nie chodzi. I ludzie w Stanach kupują takie gówno. Amerykanie są tacy głupi, paskudni. Wiesz, to jest nasz hobby tutaj w Stanach, żeby zabijać dzieci. Fatality. W Stanach to... Ogólnie bardzo mało ludzie myślą. Oczywiście każdy ma olbrzymią lodówkę w Stanach, bo to jest bardzo ważne, żeby jeść dużo jedzenia. Tak ja jest, tak Małgosia, jest. Pierdolę tych Niemców. Nie wiem jak ludzie... Kurwa, Dave, uspokój się. Amerykańska kawa to nie jest dobra. Paskudne amerykańskie torty. Ci Amerykanie to bez kultury. Kurwa, stary, ja pierdolę. I tutaj mamy ten słynny... paskudny amerykański chleb. Czasami ci ludzie w Stanach są po prostu idioci. Nie możesz mieć. Przyszedł kurwa do sklepu i tutaj właśnie kurwa mamy ten paskudny amerykański chleb. Bo Amerykanie uwielbiają być grubi, żeby mieć cukrzycę. No i nie mówię, że oczywiście w Stanach ludzie nie są debile też, bo oni są. Donut to jest dużo. Nie zauważyłem, że jakiś autobus uderzył moją rękę i tak moja ręka tak jak odpadła i tak krew się leje wszędzie. Ja tak ty, bo jestem w szoku i tak nawet nie wiem, że zaraz wiesz, umrę, bo się wykrwawię. Oczywiście na przykład jak chcecie być na przykład nazistami, albo część Ku Klux Klan. No tak, zawsze o tym marzyłem, Dave. To wtedy okej. Okay. A czemu na przykład truskawka nie nazywa się, nie wiem, bomba atomowa? No i pewnie myślicie, co to są mile na godzinę, to nauczcie się. Agent. Tam nigga. What the? Ale szalone te filmy kurwa na YouTube są jednak. Ojoj. Wow. Yikes. Do
Parody. Cześć, dojeżdżam topa i mówię im hej, mój piktogaren, a we krwi dymac jak giereczki wygrywam codziennie, tak jest. Jestem na topie już odpalony, choć odpaliłeś i tak zabijecie, 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 zabije. Ej, yo, robi bardziej catchy refren niż jakikolwiek, jak ja zrobiłem. Jak lejnuję na Garena, to dosłownie wyobrażam sobie właśnie, że przeciwko takiemu gościowi gram. Jesteś na midzie, gdy jesteś na midzie, gdy wchodzisz na topa i wchodzisz z mieczykiem, o jedno cię proszę, weź kręć się jak Garen, kręć się jak Garen, ha! Kręć się jak Garen, wszyscy razem kręć się jak Garen, ha! Kręć się jak Garen, kręć się jak Garen. Chodź w ramiona pierdolona, zatańczymy sobie walca. Ja cię klepnę raz po piździe, ty mnie klepniesz raz po jajcach. O kurwa, jaki piękny walczyk. Po chuju, mnie się z panią tańczy. Ty kurwo, nie depcz mi po palcach, bo jak ci wyjebie, to nie skończysz walca. Bardzo ładnie. Ty amebo pierdolona. Ty amebo pierdolona. Ty farcie pierdolony. A ty farcie pierdolony. Się znalazł. Się kurwa gruba się zamknij. O, słyszałeś Mateusz? Masz kurwa golonkę zamiast mózgu. Masz kurwa golonkę zamiast mózgu. Jo pierdolę, patrzcie się na to czarno. Nie rób. Doors open this Friday, so come on down to the barbecuer. Oh shit! The barbecuer. Oh shit! No to jest niefortunna nazwa, byczku. Co to jest? Masz najebana, 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 masz najebana. Bartek, co ty odpierdalasz? Papa patroluje dzieci, 18 plus. O kurwa. To będzie mocne. Nie ma! Chowaj się z powrotem! Co mi kurwa, co to jest kurwa za link, Danielek? Kurwa, ty, co mi ty wysłał, kurwa? Uwaga! Dostałem link do blachodachówki. Dobra, czym. Jak dobra jest to blachodachówka? Wiecie co? Ja sobie zmieniam cel donate'u w tym momencie. Zbieram na blachodachówki, jakbyście mogli pomóc, słuchajcie. Jak je wolno ze zwierzętami? To jest rasowa kura, ej. Ta wbita jest jakaś zielona, nie? Robię. Co chłopo jebał? Kurwa! Wyobraź sobie, wchodzisz kurwa do Biedronki, a chłop trzyma kurę w ręce, nagrywa telefonem kurwa i jednocześnie jebie wiadro. Wyobrażacie sobie, jaka to by była abstrakcyjna sytuacja, kiedy chcecie iść sobie kupić kurwa bochenek chleba do Biedronki, a widzicie gościa z kurą w łapie, który napierdala wiadro? Niech pan weźmie tą kurę i wyjdzie z tą kurą. No, dobra, to biorę te wiaderko. Te wiaderko może zostawi na zewnątrz.